Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Obchodzimy dziś pierwszą rocznicę wyboru Ojca Świętego Franciszka na Stolicę Piotrową. Z tym szczególnym wydarzeniem zbiega się również polskie wydanie książki o papieżu z kontynentu amerykańskiego, która już w najbliższy poniedziałek zostanie oficjalnie zaprezentowana w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. 13 marca 2013 roku ksiądz kardynał Jorge Mario Bergoglio został wybrany na Stolicę Piotrową podczas drugiego dnia konklawe zwołanego w związku z rezygnacją papieża Benedykta XVI. Dziś mija pierwsza rocznica jego pontyfikatu, pełnego nowości i dynamicznych zmian w życiu Watykanu i całego Kościoła. Ojciec Święty Franciszek to papież czynu i gestu. Jego posługa bez wątpienia odznacza się na tle innych. Pontyfikat papieża Franciszka z pewnością jest inny, dlatego że przenosi akcent, tak jak ja to widzę, ze słów na czyny, ze słów na gesty. Tamci dwaj papieże, Jan Paweł II i Benedykt XVI, a także papieże wcześniej, przykładali ogromną wagę do słów, do nauczania. Wobec tego mieliśmy to nauczanie osadzone w perspektywie 2000-letniej historii Kościoła i chrześcijańskiego nauczania. Natomiast w przypadku papieża Franciszka bardziej niż na to, co mówi, aczkolwiek to też jest ważne, patrzymy na to, co robi. I oczywiście te gesty papieża bywają wzruszające, bywają potrzebne, bywają bardzo ważne, bywają wymowne. Z rocznicą wyboru Ojca Świętego Franciszka na tron Piotrowy zbiega się wydanie książki pod tytułem Franciszek. Prawdziwa historia życia. Autorstwa Agnieszki Gracz i Adama Sosnowskiego. Choć to nie pierwsza publikacja o papieżu z Argentyny, to jest ona na swój sposób tekstem wyjątkowym. Takich pozycji już trochę jest, natomiast one w większości ukazały się 2-3-4 tygodnie po konklawę. Wówczas nie było jeszcze czasu na jakieś refleksje, na głębsze poznanie papieża. To było właściwie kompilacje z różnych artykułów. My teraz mieliśmy rok, żeby się naprawdę przygotować, zarówno mnie, jak i Agnieszkę Gracz, która jest współautorką tej książki. Papież Franciszek od początku zafascynował i my ten pierwszy rok pontyfikatu wykorzystaliśmy do tego, żeby papieża właśnie troszeczkę lepiej poznać. W tym celu między innymi polecieliśmy do Buenos Aires. Tam autorzy biografii papieża Franciszka spotkali się z jego najbliższą żyjącą rodziną, siostrą i siostrzeńcem. Rozmawiali również z przyjaciółmi i współpracownikami Ojca Świętego. W sumie przeprowadziliśmy kilkadziesiąt rozmów z ludźmi, którzy znali papieża jeszcze jak był dzieckiem czy młodzieńcem, aż do ludzi, którzy znali go jako kardynała metropolitę Buenos Aires. To jest książka, gdzie naprawdę głęboko można poznać życie papieża Franciszka i co wywarło na nim wpływ. No a poza tym jest też już opisany pierwszy rok pontyfikatu. Można zobaczyć, w jakim kierunku idzie Ojciec Święty Franciszek i tutaj staraliśmy się troszeczkę odskłamać narrację medialną, która jednak idzie zawsze w jakimś określonym kierunku. Tak? Niektóre media spróbują z niego robić liberała. Książka skierowana szczególnie do Polaków, zawiera też niezwykle bogatą galerię zdjęć. W najbliższy poniedziałek, 17 marca o godzinie 17:30 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie odbędzie się oficjalne przedstawienie biografii, na które zaproszeni są wszyscy zainteresowani. Minister rolnictwa Stanisław Kalęba podał się do dymisji. Powodem, jak mówił na konferencji prasowej, jest brak realizacji ustaleń rządu w sprawie zwalczania skutków afrykańskiego pomoru świń. To już druga rezygnacja na tym stanowisku w obecnym rządzie Donalda Tuska. Chciałem poinformować opinię publiczną o złożeniu na ręce pana premiera Donalda Tuska rezygnacji ze stanowiska ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Główną przyczyną tej rezygnacji jest brak realizacji przyjętych ustaleń na Radzie Ministrów w dniu 25 lutego bieżącego roku. To jest działań dotyczących zwalczania skutków wystąpienia dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń u dwóch dzików w pobliżu granicy z Białorusią. Do dymisji szefa resortu rolnictwa doszło wskutek licznych protestów rolników, które odbywają się na terenie całego kraju. Gospodarze domagają się interwencyjnego skupu żywca i rekompensat finansowych ze strony rządu. Zdaniem opozycji minister Kalęba już dawno powinien ustąpić ze stanowiska. Jego bezczynność doprowadziła do kryzysu w polskim rolnictwie. Kolejni gospodarze muszą wyjeżdżać aż na ulicę, prosząc o pomoc.
Mam nadzieję, że premier tę rezygnację przyjmie i powoła kogoś, kto będzie bardziej kompetentny w sprawach rolnictwa niż do tej pory pan minister Kalemba, który poza dobrym samopoczuciem niewiele w tym rolnictwie był w stanie zrealizować. To nie jest tylko kwestia ostatnich problemów z afrykańskim pomorem świń i braku działań ze strony ministerstwa, ale to jest cały ciąg nieudolności w kierowaniu Ministerstwem Rolnictwa, jednocześnie pełnego przekonania o swojej wielkości, o swoich kwalifikacjach i umiejętności. Przypomnę bardzo źle przeprowadzone negocjacje w Brukseli, jeżeli chodzi o nową perspektywę finansową, rozregulowane poszczególne rynki rolne. Kroplą, która przerała czarę goryczy, jest sprawa na rynku trzody chlewnej. Już wcześniej w mediach pojawiły się informacje, że wicepremier Janusz Piechociński chciał od ministra Kalemby konkretnych działań w sprawie walki z afrykańskim pomorem świń albo jego dymisji. Ultimatum od Piechocińskiego miał usłyszeć również główny lekarz weterynarii. Stanisław Kalemba był ministrem rolnictwa od lipca 2012 roku. Dziś kampanią wyborczą do Europarlamentu zajmie się zarząd Platformy Obywatelskiej. Powinniśmy także poznać kandydatów na listy wyborcze. Wśród nich zabraknie Jacka Protasiewicza, wątpliwego bohatera awantury na lotnisku we Frankfurcie. Dopięte listy ma już Sojusz Lewicy Demokratycznej. Programy wyborcze przedstawiły Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska. Na swoje szanse w eurowyborach liczą także ugrupowania, które do tej pory nie przekraczały progu wyborczego. Platforma Obywatelska do eurowyborów chce wystartować w olimpijskim stylu. Na listach wyborczych ma znaleźć się Otylia Jędrzejczak, najbardziej utytułowana polska pływaczka. Kto poza tym? Na pewno nie Jacek Protasiewicz, o którego ekscesie na lotnisku we Frankfurcie usłyszała cała Europa. Pokłosie jego rozmów z celnikami oraz podróżującymi miało zbyt szeroki odgłos. Dlatego Platforma chce poprawić poziom prowadzonego przez jej polityków dialogu. Na pewno wszyscy członkowie Platformy, wszyscy samorządowcy, wszyscy parlamentarzyści stale rozmawiają, a na pewno w czasie kampanii tych rozmów musi być więcej. Wyniki tych rozmów poznamy po południu, ale wybór kandydatów to jedno, a spotkania z wyborcami to zupełnie coś innego. Tu swoje obawy wyraża koalicjant, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe. W koalicji trzeba odpowiadać za słowa, natomiast tłumaczymy ludziom, dlaczego jest tak, a nie inaczej, w jakim kierunku zmierzamy. Z drugiej zaś strony Platforma Obywatelska niejednokrotnie podczas kampanii wyborczej wychodziła obronną ręką. To szczególny czas. Jak wiadomo, rok wyborczy to jest rok wiele obietnic, czasami nawet działań populistycznych, które być może nie są korzystne ani dla gospodarki, ani dla Polski, ale są korzystne dla danej partii w roku wyborczym. Swój program do Europarlamentu przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. Priorytety to gospodarka, polityka prorodzinna i walka z bezrobociem. Partia Jarosława Kaczyńskiego proponuje zmiany w systemie emerytalnym, czyli dobrowolność wyboru między OFE a ZUS i szerokie reformy szkolnictwa, w tym zniesienie obowiązku szkolnego sześciolatków. PiS chce wdrożyć Narodowy Program Zatrudnienia. 1 bilion złotych, który będzie pochodził i ze środków unijnych, i z pieniędzy, które zachęcimy przedsiębiorców do uruchomienia. A tą zachętą będzie między innymi nowy system podatkowy, proinwestycyjny, promujący tych, którzy będą inwestowali w rozwój firm, rozwiązujący problem amortyzacji, dający podwójny odpis podatkowy dla tych, którzy będą chcieli promować badania naukowe, wprowadzać nowe technologie. Konwencję ma także za sobą Solidarna Polska. Na listach wyborczych pierwsze miejsce zajmują w Krakowie lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, w Warszawie europoseł Jacek Kurski, a na Dolnym Śląsku poseł Beata Kempa. Solidarna Polska chce bronić interesów polskich rolników. Musimy bronić wartości chrześcijańskich, musimy bronić tradycji i korzeni Europy, które właśnie tkwią w chrześcijaństwie. Poza tym niezwykle istotne są sprawy gospodarcze. Pamiętajmy, że często w Parlamencie Europejskim działają rozmaite lobby, które narzucają rozwiązania korzystne dla dużych państw Unii Europejskiej, a niekorzystne dla Polski. Przykładem tego jest choćby sytuacja polskich rolników, którzy zyskują dwukrotnie, a czasami trzykrotnie niższe dopłaty niż w innych bogatych krajach Unii Europejskiej, a sprzedają produkt ciężkiej pracy na ten sam otwarty rynek. Swoją szansę będą poszukiwały także partie, które do tej pory nie przekroczyły progu wyborczego. Musimy brać pod uwagę fakt, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego mamy do czynienia z bardzo niską frekwencją wyborczą. Ona powinna się ukształtować mniej więcej na poziomie 25%. To oznacza, że w przeciwieństwie do wyborów sejmowych łatwiej jest przekroczyć próg wyborczy mniejszym ugrupowaniom. A wśród nich do niedawna wymieniana była partia Jarosława Gowina. Jednak po odejściu Przemysława Wiplera i jego stowarzyszenia Republikanie, sondaże zaczęły drastycznie spadać.
Partią, której słupki wyborcze w ostatnim czasie zdecydowanie rosną, jest Kongres Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego. Jesteśmy najbardziej proeuropejską partią w Polsce, w tym sensie, że zawsze broniliśmy wartości europejskich, chrześcijańskich i uważamy, że Unia Europejska zaprzecza tym wartościom chrześcijańskim, w związku z czym jesteśmy przeciwnikami Unii Europejskiej i chcemy zrobić wszystko, żeby jakby od środka tą Unię Europejską ośmieszyć, nagłaśniając to, co tam się dzieje. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 25 maja. A teraz o napiętej sytuacji na Krymie. U zachodnich granic Rosji w obwodach rostowskim, białogorodzkim, kurskim i tambowskim trwają wielkie manewry rosyjskiej armii. W związku z zagrożeniem ze strony Rosji Parlament Ukrainy powołał Gwardię Narodową. W Parlamencie Europejskim ma odbyć się głosowanie nad rezolucją w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę. Projekt rezolucji potępia rosyjski akt agresji, jakim jest inwazja na Krymie, która jest nieodłączną częścią Ukrainy. Nowe władze ukraińskie nie wykluczyły tymczasem eskalacji konfliktu z Rosją i oświadczyły, że ukraińskie siły zbrojne przygotowują się do odparcia możliwego ataku Rosji na północnych i wschodnich granicach. Powołano już Gwardię Narodową. Kwestia konfliktu poruszana jest także poza granicami Ukrainy. Premier Arsenij Jaceniuk wyraził w Waszyngtonie nadzieję, że wciąż możliwe jest dyplomatyczne rozwiązanie, by zapobiec aneksji Krymu. Zapewnił, że Kijów podpisze 21 marca część umowy o stowarzyszeniu z Unią Europejską. Deklarował też wolę wolnych i partnerskich relacji z Moskwą. Przygotowaniem rezolucji w sprawie suwerenności Ukrainy i jej integralności terytorialnej ma zająć się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Na jej posiedzeniu ma także wystąpić Arsenij Jaceniuk. Niewykluczone, że Ukraina wystąpi z poradzieckiej wspólnoty niepodległych państw. Tymczasem Polska szykuje się na przyjęcie sporej liczby uchodźców. Przewidywane są trzy warianty. Najbardziej radykalny mówi o utworzeniu obozowiska na poligonie wojskowym. Czwórka polskich sportowców wystartuje dziś w szóstym dniu zimowych igrzysk paraolimpijskich w Soczi. O medale walczyć będą w slalomie. Do zawodów zgłoszeni zostali 23-letni niedowidzący Maciej Krężel, którego przewodniczką jest Anna Ogarzyńska, 32-letni Andrzej Szczęsny, mający amputowaną kończynę dolną, 31-letni Rafał Szumiec oraz jego kolega klubowy, 24-letni Igor Sikorski, obaj z dysfunkcją nóg. Kontuzja wyeliminowała z zawodów 21-letniego Michała Klosa, który podczas sobotniego treningu doznał uszkodzenia więzadła przyśrodkowego. W Soczi Klos miał wystąpić w gigancie i slalomie. Igrzyska paraolimpijskie zakończą się 16 marca. Na starcie stanęło 575 sportowców z 45 krajów. Po 5 dniach zawodów pierwsze miejsce w tabeli zajmuje Rosja, mająca 47 medali, w tym 16 złotych. Na drugiej pozycji znajdują się Niemcy, 5 krążków i wszystkie złote, a na trzeciej są Ukraińcy. Na podium stanęli dotychczas sportowcy z 15 krajów. I teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Mirecka. Rozpoczynamy informacje o pogodzie. Zapraszam. Nad przeważającą częścią Europy w dalszym ciągu zalega rozległy, suchy i pogodny układ wysokiego ciśnienia, który powoli słabnie i przemieszcza się na południe kontynentu, niżej nad Atlantykiem i wschodnią częścią Europy. Dziś jeszcze więcej słońca i cieplej, sporo chmur jedynie na północnym wschodzie i tam też możliwe opady deszczu. Na termometrach nadal temperatura dodatnia od 4 stopni w Moskwie, 12-16 stopni w centrum, a także na zachodzie do 18 stopni w Rzymie i Marsylii. A jak przedstawiają się warunki pogodowe w naszym kraju? W Polsce dziś również słonecznie i pogodnie. Zachmurzenie małe, a miejscami niebo bezchmurne. W najcieplejszym okresie dnia termometry wskażą od 11 stopni w okolicy Gdańska, Białegostoku, a także Lubelszczyzny do 16 stopni na południowym zachodzie. Wiatr ze zmiennych kierunków słaby, a na północy kraju umiarkowany. Barometry w południe wskazały w stolicy około 1027 hektopaskali, a ciśnienie w dalszym ciągu będzie spadać. A jaką pogodę przyniosą nam kolejne dni? Zobaczmy. Zapraszam. Nadchodząca noc cieplejsza od poprzednich. Na termometrach przeważnie blisko 4-2 stopni Celsjusza.
Jutro bez opadów. Nad Polską nadal wyżowy typ pogody z błękitnym niebem, szczególnie na południu kraju. W ciągu dnia wiosenne wartości temperatury, która w południowych regionach wzrosnąć może do 15 stopni, a nawet i więcej. Chłodniej na północy i tam około 9-11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany ze zachodu. W południe na barometrach w Warszawie będzie około 1020 hektopaskali i przewidziany jest dalszy spadek ciśnienia. W sobotę niestety nastąpi wyraźne pogorszenie warunków pogody. Będzie przeważać zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Od północy w głąb kraju przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu, przechodzących w opady deszczu ze śniegiem. W górach i na Suwalszczyźnie możliwe opady śniegu. W dzień chłodno, od 5-6 stopni na północy do 8-9 na południu kraju. Wiatr silny i porywisty ze zachodu. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrego i pogodnego dnia. Z Panem Bogiem.